Witam, witam. Czy ten szabo jeszcze żyje? Żyje i coś tam jeszcze trzyma. Są cztery ostatnie przepióry, kury. Też jeszcze idą do wylotu. Ogólnie hodowla teraz pomieszana trochę. Tam mi odkryłem wczoraj gniazdo. Niesie szabo, jajka w sumie, czwórka. Tu ma czarna swój trzeci miod w tym roku. Pokaż. Nie, minus tu sztuka, ale dwa ma starsze, siwego i ruda bodajże. O, no, ruda. Dwa są starsze tam o dwa tygodnie od innej kury. Kura stwierdziła, że z dwoma nie będzie chodzić. Stwierdziła to. Zaraz pokażę, która. Tu mamy brachu miodturkę, już kura na 90%, raczej kogutki nie będzie. Włoszka srebrna, tu mieszańce kury. Brachma miaturka lubi często przesiadywać z wkładem kurcząt, koło tam 35 było ponad 40, ale padło kilka. A tutaj biegają małolaty, takie małolaty. A ta stwierdziła, że z dwójką nie będzie chodzić, naniosła sobie jajek jeszcze i bo ona tylko zniosła tam ze 3 jajka i 2 wykluła. Stwierdziła, że tam po od razu jak się wykluły, że z dwójką nie będzie chodzić, to dostała tam czarna. Znaczy kilka dni spędziły w odchowalniku. To se naniosła i usiadła z powrotem. Tutaj mamy czubatkę na siwej szyi. A tu mieszaniec brachu miniaturki z włoską srebrną. Kurka. Te małolaty. Małolaty tej pani. Ta ma ósemkę. Wszystkie 6 rudych. Jedna czarna kura. I kogucik taki kolor. Kodzić jaki kolor. Ta się tam niesie. Mamy małolaty, takie starsze. Biały kogucik. Jasna, no nie, ciemna. Ciemna taka bardziej wierzę, baty czerwona. Ty to jesteś młodzik od tamtej. Mamy czarną. Jakiegoś, ta czarna jest. To jest taka starsza. Ona na czerwonej szyi. A ta ciekawa w takie paski jest. Tu jest taki beż fajny. Tu mamy takiego, wszystko i nic, kolory. Tu mamy takiego fajnego, biało-pszenicznego. Tu mamy fajną kulę splash i tu taka niebieska zwykła. Pozostawiane tylko dla mnie. A już się nie prój, już się nie prój. Tu jest zając, nie no, królik miniatura. Tu mamy kolejną kwokę, nakrapianą. Ajajaj, jaki dzikus to jest. Nie. Muszę zobaczyć, czy ci się nie doniosły. Bo tam lubi czasami któraś przyjść się znieść. Ich nie chodzi tu o szabo, tylko o jakieś tam niochy. No i ona tam nie wiem ile ma jajek, ale siedzi już ponad 2 tygodnie, więc niedługo młode. Chyba pierwszy raz jej się uda w tym roku dopiero dosiedzieć. Bo już ptaszyńca się pozbyłem, nie mam ptaszyńca. Więc nie zapopsuję lęgów. Tam pozbyłem od niej, bo ona głównie miała. Tutaj mamy miniatury. Parkę. Od niej młodziki zostały tam sprzedane. Jeszcze 3 latają. 5 jajek sobie zniosła już. Rasowców. Bo tutaj nie wychodzą w ogóle. Żeby czasami gagatek Włoszek się nie interesował znowu kurą. Może jakieś jeszcze rasowce będą. Jak sobie usiądzie i wychowa i coś tam się jakieś wychowa. To powinny być te miksy. Nie ma, pewnie uniosek. O, kukaczuchy. Były 4, teraz są 2. Bo 2 pewnie u sąsiada albo gdzieś się zapodziały. Czy to są chyba 2 kaczory akurat. Francuzy. Tu mamy kwokę, włoszkę. Też siedzi ponad 2 tygodnie. Niedługo też wylęk. Ona ma swoje jajka. Włoszki srebrnej i jajka, takie tam jajka, takie ciemne znalazłem z tyłu za kurnikiem, za szabo, w pokrzywach. Nie wiem, mi tam chyba 7 czy 8 dałem. To co znalazłem, a nie ma tych młodzików, młodziki pewnie tam w szopie obok. Albo słyszę gdzieś tu, a nie, tu są młodziki. Te mieszańce. Chyba 3 kury nawet zostały. Te kur też dużo nie zostało. Ta siwa kwoka. 2 niochy i ta czubatka z kogutem. Kogutem. O, to dzisiaj wszystkie się zniosły. Wszystkie 4 się niosą, ale nawet czubatka pięknie.
Pięknie, pięknie, zielone jajeczko czubatkowe. No dobrze, 4 kury, 4 jaja to jest bardzo dobrze. W sumie to tyle, o, tu kaczochy. Ten tamten po prawo to na pewno kaczor, a tamten... No jeszcze jajko spadnie, ale dobrze, że to twarde jajka są. A tamten to też taki na kaczora wygląda. Taki... Nie wiem, gdzie te kaczuchy dwie jeszcze są. Pewnie u sąsiada z tamtymi kaczkami, bo sąsiad ma kaczki. Co prawda już dużo podrośnięte są te młode. Wszak dorosłe są prawie. Ale lubię tam przebywać, choć ich kaczor gania tamten. To są dwa maluchy. Nie wiem, kurde, jednego dnia jest jedna, drugiego cztery, drugiego trzy. No tak, sam jak są, nie ma to nie ma. Przychodzą tak. No dobrze się trzymają, chociaż rejonów. Tam się nie kłócę z sąsiadem, bo sąsiada też przychodzą do mnie nieraz na żer. Więc tak sobie w sumie sztukowo mamy tyle samo. Dobra, to było na tyle. Łapka w górę, sub. No i cześć.